Cześć, siemanko, z tej strony Addikson i witam wszystkich na moim kanale. W szóstym odcinku oceniania składu widzów. W tym odcinku ocenimy sobie 11 składów, no 10 powinno być, ale dałem 11, bo chciałem od razu wszystkich ocenić, którzy przesłali składy zaległe, no te co ostatnio byli, przed dwóch dni, przed dnia. Czy wczoraj na przykład też kilka osób składy wysłało, to też oceniłem wszystko. To wyszło 11 składów. No teraz nową grupę właśnie założyłem. Strzała Nixona, no, linki będę musiał pozmieniać w każdym filmie. Też i w poprzednich, no w tym też będzie link do nowej grupy. No zapraszam serdecznie wszystkich, którzy są w tej grupie. Już dodanie, bo dodałem kilka osób automatycznie, no. Dużo jest też takich, którzy wysłali zaproszenia do tamtej ligi. No zaakceptowałem, no teraz też tam dałem posta, żeby przechodzić. Tam też baner muszę zrobić jeszcze. Grafikę, no. Regulamin tam różny ten i lecimy grubo z tamtą grupą, no i tak. Tabela oceniania składów tak się prezentuje, no nic niezmieniane było. Praktycznie wszystko to samo, no i lecimy z pierwszym składem. Pierwszy skład jest od Mateusza, overall 107, level 50, skill boosty na poziom 10, 9, ale przewaga 10 rank upów jest 1. No i omówienie graczy, dwie ikony, Ruthulit, Petit, Totsy 2, ten Jovinko i Gładysz, 3 z Preseason, Ariza, Balaga, Mariano i ten Mina, Ramos z kampanii, Bartra, Dnia Świętego Patryka, Alexandrini z Frizi, Danilo z Carnival. No i do zmian bym tutaj sugerował, no w sumie koniec FIFA to zbytnio teraz zmieniać, lepiej skład podbijać, no ale tak do zmian to bym zmienił Bartrę na przykład na Bonucciego z Preseason. A tak to skład fajny, no też bym tego Danilo może zmienił. Też z Preseason tam dużo graczy jest CDM-ów, na przykład tam jest Dendoker chyba, czy jak mu tam, też on prawdopodobnie Kozak chyba, nie wiem, nie gram im, ale dużo osób stopu ma, którzy mają po 200 overall, no też tego właśnie Dendokera, czy jak tam mają w tym składzie, no i tyle by to było, no ocena tego składu 6,72. Lecimy z kolejnym składem, kolejny skład jest od Kamila, overall 106, level 45, skill boosty na poziom 11, 10, ale przewaga jest 11, rank upów 0. Nie, jednak przewaga jest 10, ja tutaj się pomyliłem, zobaczę, coś mi tutaj nie gra. Tutaj nota będzie obniżona o 1/10, rank upów 0. No i graczy pełno z TOTS, tak samo z Preseason, z Versusa jest 1, z Treasure Hunt 1, no i 1 Team of the Year. Co tutaj do zmian bym sugerował, no Richardsona tego może bym zmienił, też nie wiem tam na kogo, Mariano na przykład jest, Batshuayi z Preseason oczywiście. No tak, to skład fajny, no. Nic dodać, nic ująć. Tylko ten skład podbijać, no i frankapy lecieć. No i ocena tego składu 6,56. Lecimy z kolejnym składem. Kolejny skład jest od Szymona, overall 108, level 49, skill boosty na poziom 10. Rank upy 1 jest. No i też omówienie, Handanowicz, Griezmann z Retro Stars, no dużo graczy z Preseason, Messi z
tego, La Liga Rewards, czyli nie wiem, chyba tak, Coleman z Dnia Świętego Patryka, Marcelo Totti, Pirlo, End of Era. No, skład fajnie się prezentuje. No może bym tego Kama zmienił na przykład na potem tego Rudigezon, chyba nie wiem, teraz tani strasznie jest. Z 5 milionów, no patrzę, bogaty jesteś. Prawie 19 milionów tam w sumie na jedno by i wyszło. No końcy tak tam łatwo się zdobywa, no. Rodriguez jest godny polecenia, bo też im gram, dużo osób z mojej ligi im gra, no nie narzeka na niego. No i ocena tego składu 6,62. Lecimy z czwartym składem od Dawida. Overall 107, level 54, skill boosty na poziom 10, 11, ale przewaga 10, rank upów 1 na Gnabrim. No i też pełno graczy z preseason. Tak samo Toc, trzech Toc, Pjanić, Gnabry, Cristiano Ronaldo, Foster z Dnia Świętego Patryka, Florenci z Retro Stars, jedna ikona zwykła, Fertka, Pogba z Versus Attack z sezonu 7. No i co by tutaj powiedzieć o tym składzie więcej? Do zmian bym tutaj sugerował, tego Fostera może bym zmienił, no chyba też w sumie jest dobry. Ale jest na przykład teraz taki ten, jako tam Alisson z preseason. Też on, Kocur jest jak Buffon z kampanii, po prostu też ciężko mu tą bramkę strzelić. No ten Foster to niby on 2 metry ma, 2 metry, 200 chyba ma. Nie, 2 metry, 1 cm, co jak pierdziele. Jak ty tutaj, no jak mówiłem, do zmian tutaj nie wiem kogo sugerował, do tego Fostera. A tak, no skład fajny, no i ocena tego składu, no szatańska liczba wyszła, 6,66 na 10, lecimy z kolejnym składem. Kolejny skład jest od Matix, overall 110, level 55, skill boosty na poziom 12, 13, ale jest przewaga tych 13 rank upów, no 0 i gracze, dwie ikony, zwykła Lothar Matthäus i Nesta, no też pełno, pełno graczy z preseason, jeden z Trajan Hand Black, Polak Rodak na CDM, Team of the Week, Piotr Zieliński. No i tak, skład się fajnie prezentuje, no ten napad jest znakomity, Malcolm, Gnabry, Mariano, no fajnie się prezentuje, no właśnie też myślę nad Mariano, bo mam teraz tego Arnautowicza i nie wiem, czy tego Mariano wziąć, czy tym Arna grać. No jeszcze nie, właśnie tego Mariano już mam, trafiłem i właśnie myślę nad zmianą na Mariano, ale jeszcze zobaczę, no skład, no fajnie się prezentuje. Do zmian bym tutaj chyba nic już nie zmienił, tylko ulepszał. No ja tego bramkarza bym, Blacka bym zmienił. Też na tego Alissona na przykład, jakbyś go wtrafił, Buffona z preseason. No tak, skład fajny, no i ocena tego składu 6,80. Lecimy z kolejnym składem od Sebastiana, overall 108, level 49, skill boosty na poziom 10, 2 rank upy, no i omówienie graczy, ten Rulli, Messi z tego Retro Stars, o Pierre-Emerick Aubameyang z ten Potm, Salah Tots, Gładesz, to też drugi raz, jak dziś oceniam, właśnie ten LM jest. Nzonzi, Mina z preseason, Dybala, Carnibal, Frizi,
Sanchez, Ramos, Toty. No i tak, co tutaj bym do zmian sugerował? No tego RB bym zmienił na tego, kurde, Shakiriego. Dybala do przeżycia jest, bo też się im grało, jak Karnibal był. Nie, ja im grałem w tym, na drugim koncie. Go kupiłem, jak właśnie te były. Kurczę, jak ten się nazywał, event. W Prestiżu chyba on był do zdobycia, czy w czym. To pamiętam, że im grałem. To też, taki w miarę, no, do grania grywalny też. Jest Enzonzi na CDM, no. W sumie też on dość wysoki jest, no i w sumie statystyki ma też znakomite. Do obrony bym się chyba nie przyczepił, bo też fajnie wygląda, no wysoka obrona, tylko ten Ramos, no niby niski, ale kurde ten kocur. No a tak, no skład fajny, no i ocena tego składu 6,82. Lecimy z kolejnym składem, już z lepszym overallem, lecimy w górę. Od Adama, overall 116, level 64, skill booster na poziom 13, 5 rank upów. No i gracze, no Buffon z preseason, tak samo Mariano, Vidal, Fred. No ten na lewej obronie Roberto Carlos Prime, też go miałem, ale przetopiłem. Preseason, co ja gadam, ten Motm, Potm, znaczy Potm, Bartry, Opara, Team of the Week, też rzadko spotykane jako na obronie, Colman, Dnia Świętego Patryka. No i tak, Firmino jeszcze jest na ST, Team of the Week. No i to tutaj by do zmian bym sugerował, no w sumie to zbytnio też do czego się przyczepić nie ma. No tylko ten skład podbijać na setny wszystkich graczy, no w rank up, no i lecieć jak najwyżej. No i ocena, no dość wysoka jak na taki overall, 8,05/10. Lecimy z kolejnym składem. No ten skład to jest normalnie z kosmosu, no i tak. Overall 121, level 61, skill boost na poziom 14, 8 rank upów, no i gracze tako. Już trzech graczy odebranych z preseason, no Courtois, Lemar, Fred, Mina. No z tego co ja wiem, to już u mnie Patryk Ronaldo odebrał, no nie wiem jakim sposobem, miałem 70 level dopiero, no tutaj Courtois, to chyba Courtois jest na 90, chyba na 90, z tego co mi się zdaje. No to szacun, no pewnie już ci też mało co brakuje do tego Ronaldo. Ja też pewnie Ronaldo zdobędę, ale bliżej końca FIFA niż kurczę w połowie, no ile tam chyba 20 dni jeszcze zostało się, to może 5 dni przed końcem odbiorę. No i tak. Reszta graczy to Prime Icona, Van Bastena, Retro Stars 1, Dani Alves, Bartra, Dnia Świętego Patryka, Kurzawa vs Attack, Rodriguez, Team of the Week, Callejon, Trajan Hunt, Isco, Toc. No i do zmian bym tutaj chyba nikogo bym nie zmieniał, tylko lepsze tu skład, no skład fajnie się prezentuje, normalnie bomba. Tak jak jest w nazwie, bombowa jedenastka, no prawdziwa bombowa jedenastka. No i ocena tego składu 8,47. Lecimy do top 3 odcinka. Skład przesłał nam Bartek Darek, Killer, no Lech Poznań, Herb, no i overall 127, level 69, skill boosty na poziom 15, rank upów 12. No i też dużo graczy z preseason.
odebrałeś to, Courtois już. No i jeszcze jest Sonaldo, Trent Hunt, Lothar Matthäus, ikona zwykła, Mot Rodrigueza, Bale, Gareth Bale, Mina, Ramos tego, Timo de Toc, kurde, już mi się tak myla. Tych eventów było już na jeszcze ostatni, prawdopodobnie już pre-season, no i godzi koniec FIFA. To już i ten, to tutaj jeszcze tak, no, skład fajnie się prezentuje, tak powiem. Do zmian bym tutaj sugerował, no, praktycznie bym chyba już nic nie zmieniał, tylko ulepszał ten skład jak najwyżej. No i ocena tego składu, no, wysoka. Jeszcze nie ma 9, ale 8,61 na 10. Lecimy z top 2 odcinka, no. Pewnie będą komentarze, czemu skład 118 ma większą notę, będzie miał większą notę niż skład 127. Od razu powiem, no, dużo różnica tu robili gracze. Mocniej ocenieni, na przykład Prime Icona. No, Retro Stars też graczy jest dużo. Z kampanii. No i nota wyszła taka, jaka wyszła, no i skład przesłał nam Antek, Griezmann, tako overall 118, level 60, skill boosty na poziom 13, 6 rank upów, no i gracze, jak mówiłem, 3 z Retro Stars, Prime Icona, Pele, no po prostu głowa rozwalona. To jest jedna z najlepszych ikon do wtrafienia w tej grze. Jeszcze na pozycji pozycji ST normalnie. Szacun. Ronaldo, Nazario. Na ST. No jeszcze jest Carlos. Roberto Carlos. No Pogba, Ramos, Campani. No jeszcze jest ikona Fertka. Walker, Team of the Season, no przyczepić to chyba się tutaj do niczego nie ma. No skład nieziemski. Aż normalnie, no nie wiem co powiedzieć, no tak to się prezentuje fajnie, że wow. No ocena tego składu, no 200 te. No i ocena tego składu 8,63. Lecimy z top 1. Skład od Dawida Bejca, MLG. Overall 142. Level 84. Skill boost na poziom 16. No, przy rank upach to ty chyba system rozwaliłeś. No w ogóle ten, ocena tego składu to w ogóle poza skalę wyszło, i to jak poza skalę. Rank upów 26. Gracze: Alisson, Gnabry, Mina z Preseason, Aguero, Potm, Callejon, Son, Trent Hunt, Lothar Matthäus, Ikona Prime, Lingard vs ten Team of the Week, Lamela, Godin, Retro Stars, Naldo, Toc Ultimate. No, co tutaj do zmian bym sugerował? No chyba nic, no skład kosmiczny normalnie. Nic dodać, nic ująć, tylko ten skład ulepszać. Lecieć jak najwyżej, pod 150, pod 160. No i ocena tego składu, no strasznie wysoka, i to jak? Bo 11,20 na 10, no rozwalona skala po prostu. Wtedy jak cię oceniałem chyba w czwartym odcinku, chyba w czwartym, to miałeś tak chyba notę powyżej 10 już, a wtedy miałeś chyba 130 któryś overall. A teraz masz 142, no. No nie wiem co powiedzieć normalnie. No i tyle by to byłoby z tego odcinka. Jeżeli chcesz, żeby twój skład został oceniony w odcinku siódmym,
to wyślij mi go właśnie na moją grupę Strzała Dixona, no nowa grupa. Właśnie tam, tam wysyłajcie te swoje składy. Postaram się wszystkich ocenić, tylko najpierw będę oceniał te składy, których jeszcze w ogóle nie oceniałem, a na końcu, jak będzie mi brakować, ocenię te składy, które już były ocenione w poprzednich odcinkach. No i... no i tak by to wyglądało, no. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no wczoraj 1000 wbiliśmy. Strasznie dziękuję, no i lecimy teraz subskrypcjami jak najwyżej, no 2000 do końca roku, no są szansa, czy się uda, czy nie, no się zobaczy, no i tyle by to było. Dzięki za obejrzenie, na razie i do następnego odcinka, yo!